Witam Was bardzo serdecznie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Już od razu mówię, że to co nagrywam, nagrywam na bieżąco, więc nagranie jest z dzisiejszego święta, z dzisiejszego południa, a więc nie jest to nagranie jakieś wcześniejsze. Życzę Wam oczywiście pogodnych, zdrowych świąt, dobrego roku, który się zbliża. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Cieszcie się waszymi rodzinami, spotkaniami rodzinnymi. Tak jak widzicie, to co się tutaj pojawiło w kadrze, to oczywiście zestaw wagonów Odra. Także to już żadna tajemnica. W tych dniach będę wam pokazywał składy, którymi po prostu bawię się w święta. To są moje składy, które sobie, że tak powiem, wymyśliłem na ten czas świąteczny. Realizuję je. Być może nie będą one takimi dosłownie składami, które gdzieś tam rzeczywiście można było spotkać na szlakach. Są to jakieś takie moje osobiste składy, które po prostu chciałem umieścić na makiecie i wam pokazać w te święta. Także będą to różne pociągi, ale będą to przede wszystkim pociągi pasażerskie. A więc cóż, zaczniemy od Odry. Akurat mój zestaw jest zestawem wagonów nieoświetlonych, tak jak tutaj widzicie, zestaw wagonów Odra 1, czyli wagony, tak jak wiecie, jeden wagon pierwszej klasy i pozostałe wagony drugiej klasy, tutaj żadnej tajemnicy nie ma, wszystkie wagony to 111A w przypadku pierwszej klasy A, w przypadku drugiej klasy AC. I oczywiście pierwszy ten zestaw, który wyprodukowała firma Robo, to oczywiście 200510-1 i tutaj jeszcze są numerki poszczególnych wagonów, ale to zostawiam, odwołuję Was do unboxingów, które już powstały. Nie będę robił specjalnego unboxingu tego zestawu. Jedyne co zrobię, to pokażę Wam jeszcze taką kopertę, którą Robo dorzuciło przynajmniej do mojego zestawu. Nie wiem jak to wygląda u Was, ponieważ mój zestaw przyszedł do mnie dzień przed świętami, tak dosłownie 23 grudnia zapukał do mnie kurier i przyniósł mi ten zestaw. Proszę bardzo, piękna tablica kierunkowa, Odra, Warszawa Wschodnia, Łódź Kaliska, tak, Ostrów Wielkopolski, Wrocław Główny. I tutaj oczywiście do tego jest jeszcze dołączona taka informacja tutaj z mapką trasy, jak również informacja właśnie, jakie to wagony tutaj są w zestawie i co to był za skład, że on w 1974 roku, prawda, wyruszył z Wrocławia do Warszawy i tam dolnośląscy, prawda, delegaci na zlot młodych przodowników pracy i nauki. Ale to jest taka tutaj informacja właśnie z tej koperty. Także tą kopertę sobie dołączam do tego zestawu Odry. I cóż, zastanawiałem się, z jaką lokomotywą można byłoby ten skład puścić. Oczywiście, gdyby to miała być Odra, to nie mogłoby być tak, że Odra składałaby się tylko i wyłącznie z czterech wagonów, więc jest to skład bardzo krótki. Wiem od pana Roberta, z którym niedawno przed świętami rozmawiałem, że będzie przynajmniej drugi zestaw z wagonem, przynajmniej też właśnie restauracyjnym i tak dalej, ale to pewnie większość z Was te informacje już posiada. Dlatego dzisiaj po prostu przejedzie się ten zestaw Odry tutaj właśnie i tym razem przejedzie się właśnie z lokomotywą, którą nie tak dawno dostałem od Łukasza. Dziękuję Ci, Łukaszu, za Twoją pomoc i za to, że zgodziłeś się mi odsprzedać tą lokomotywę, bo mowa oczywiście o lokomotywie EP05-15, czyli o lokomotywie wyprodukowanej przez MTB. O tej lokomotywie już wspominałem w elementarzu, więc nie będę się do tego odwoływał. Więc zapraszam Was do przejazdu składu Odry dzisiaj świątecznie na przodzie z Czesiem, czyli z lokomotywą EP05, w tym takim pomarańczowym malowaniem. Cóż, bez dźwięku, a więc pewnie jakaś muzyka towarzysząca. Wiem też, że ten skład był również na przykład prowadzony przez siódemki. Widziałem też na przykład taki skład siódemką, gdzie były dołożone wagony oliwkowe, gdzie na przykład w składzie był wagon radziecki. Nie wiem, czy to jest dobre zdjęcie, czy to ktoś po prostu źle podpisał. Jeżeli macie jakieś pojęcie, to możecie mnie skorygować.
Nie będę ryzykował, bo miałem taki pomysł, żeby tutaj puścić właśnie ze 2-3 wagony jakieś radzieckie plus oliwka i siódemkę. Na razie tego nie robię, bo nie chcę też wywoływać jakichś kontrowersji. Spróbuję po prostu pokazać Wam jeden z dni mojej zabawy. Tutaj na makiecie stoją jeszcze inne pociągi, ale to już przygotowane są właśnie do zabawy i też do kolejnych dni, w których będę nakręcał, ponieważ później między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem troszeczkę mi nie będzie w domu, więc chcę też troszeczkę tutaj się pobawić, jednocześnie ponagrywać Wam kilka ciekawych filmów, abyście mogli je zobaczyć. Cóż, żegnam się w tej takiej suchej scenie. Pokażę Wam, że tutaj już skład jest postawiony. Nie widać go, bo tutaj karton zasłania, ale wagony odry są. Tam są jeszcze inne wagony z przodu, ale do tych wagonów się odwołam innego dnia świątecznych przyjazdów. Ja Wam dziękuję za Waszą uwagę. Życzę Wam jeszcze raz pogodnych świąt, zdrowych i zapraszam do obejrzenia kilku ujęć z jazdy tego składu. Cześć!